Więc tak, cześć jeszcze raz. Siemano. Jak masz na imię? Jak się nazywasz? Tomasz się nazywam. Tomasz. Tomasz, z tego co słyniesz, to Olejnik. Tak jest. Olejnik, Tomek Olejnik. Jak powstałeś na internecie? Bo wiem, że zasłynęłeś z tego, że pojawiłeś się na portalu Fotka. Czy to się zgadza? Nie Fotka, tylko na portalu Ask.fm. Ask.fm, o proszę tak, bardzo. Byłem 10 w Polsce na Asku. 10 w Polsce, w czołówce rozumiem. Zgadza się. I jakie miałeś zasięgi? Dość potężne? No, jak na Ask to było tak, no bo wiesz co, kiedyś było inaczej. Internet jeszcze nie był taki popularny, żeby tam siedzieć cały czas. I jak na tamte lata to było całkiem spoko, bo to były takie aktywni widzowie i nie ucinało zasięgi. Rozumiem, rozumiem. A czy w tamtych czasach, kiedy rozwijałeś swoją osobę w internecie, czy pozyskiwałeś z tego profity, czy robiłeś to tylko ze względu na to, że to lubisz? Tak, pozyskiwałem z tego profity, ale wiadomo, nie od razu, tylko w jakimś czasie. No wiadomo, nie pieniądze nie przychodzą tak od razu. Tak jest. Aska. Później jak zobaczyłem, że ten portal zaczyna umierać, przerzuciłem się na Instagrama, gdzie na Instagramie... Czyli prawdopodobnie Instagram wtedy się rozwijał. I na Instagram, no to tak znaczy właśnie był rozwinięty, a tak dopiero później nauczyłem. Po 2 latach na Instagramie, no znaczy po 1,5 roku na Instagramie miałem 124 tysiące followersów. Znaczy dokładnie 135, ale to też dodawałem zdjęć z kampanii reklamowej, to było tak do 124. Później zacząłem nagrywać na kanale Marka. A ten, dobrze, a ten Instagram w całym ciągu jest ten sam, który miałeś tak, na początku? Tak, to jest cały czas ten sam Instagram, widać stare zdjęcia, jakie tam były jakieś kampanie reklamowe. Rozumiem. I pojawiłeś się na Instagramie, z Instagrama przeskoczyłeś na YouTube'a poprzez zbustowanie, kolokwialnie mówiąc, przez Kruszwila i... Tak jest, i Kamerzystę, tak. A jak się poznałeś? My się znam ogólnie z Markiem i Kamerzystą przed YouTube'em, z jakoś 8 lat, ponad mniej więcej. Ale skąd się znać 8 lat? Rozumiem, chodzicie razem do szkoły, czy... Z Markiem się poznałem tak, że kiedyś tam jakiś tam serwer Minecrafta mieliśmy. Z Kamerzystą się poznałem tak, czyli prowadziłeś serwer Minecrafta z... Z Markiem. Tak. Markiem Kruszwila. Tak jest. Tym Markiem Kruszwila. Tak, się poznaliśmy przed lata. Potem poznałem Kamerzystę, ale Kamerzystę poznałem przez kolegę, którego miałem w technikum w klasie. Bardzo dobrze się znali i się poznaliśmy jakoś tak się. Ale wiedziałeś, że to on jest osobą, która na Asku jest wychwytywana? Nie wiem, czy Kamerzysta jest na Asku wychwytywany. A był, czy nie był? Nie wiem, ja znam Kamerzystę po prostu z YouTube'a, tak jak jest Kamerzystą u Marka. Nie wiem, co on wcześniej robił. Są właśnie... Zwykły ziomeczek, który tam coś robi teraz w internecie, tak? Rozumiem, właśnie, bo są, powiem to tak brzydko mówiąc, zarzuty, że ten właśnie kamerzysta to jest gość, który jest Wawrzyniakiem z Aska. Łukasz Wawrzyniak to właśnie Aska, bo ja znam, bo na Asku no właśnie. Tam działałem. Czy wiążesz te dwie osoby ze sobą? Nie, no ja z Aska go po prostu znam i na Asku tam coś robię, był najsławniejszy na świecie. Dzisiaj Elpro twierdził, że... Kamerzysta to jest zdecydowanie Wawrzyniak, dlatego że przychodził do niego nagrywać bez worka. Ja nie wiem, co tam Elpro myśli, co tam Elpro mówi, ale... No nie wiem, no, jak kamerzysta, to nie jako kamerzysta. Jasna jako sprawa. Jego wizerunek nie został jeszcze zdradzony, więc zapraszam do obserwowania. Bo tak znaczy, naprawdę ja wiem, co to jest, ale ludzie nie wiedzą. Nie ściągnął do worka, więc na razie wstrzymujemy decyzję, kim jest. Oczywiście subiektywnie patrzymy na to, czy rzeczywiście może być tym naszym Wawrzyniakiem. Okej, w porządku. I tak zacząłeś współpracować z Kruszwilem. I pytanie takie od widzów, czy jeżeli rozpocząłeś współpracę z Kruszwilem, czy też kamerzystą, czy od razu czerpałeś z tego profitu, robiłeś to dla pieniędzy, czy robiłeś to dla publiki, czy też to robiłeś z własnej fascynacji, z lubienia show publicznie? Nie no, ja to robiłem po prostu show, bo to byli moje ziomki. Zawsze sobie pomagaliśmy, zaczęli mi pomagać na początku, coś tam z tego było wiadomo, no ale no wszystko wiadomo, relacje koleżeńskie, co nie, bo tam przyjeżdżałem, nagrywaliśmy, całe dnie ze sobą spędzaliśmy, no tych jak nie nagrywaliśmy, po prostu jakoś cały czas się znamy tyle lat, no i wiesz co. Rozumiem, w porządku. A jak długo znasz Mateusza Elpro? Mateusza znam jakoś, powiem ci szczerze, że 2 lata chyba, bo organizowałem kiedyś festiwal PKM nad Niedźwiem i tam grał Guzio od Ostry, Kartki i tam Kubańczyk jako support. No i poznałem wtedy Mateusza, bo Mateusz też to organizował z gminą. I tak się poznaliśmy. Nie mieliśmy później po tym PKM jakoś kontaktu z sobą, tylko taki mniej więcej, żeby wynagrodzenie wypłacić.
I coś tam było takiej zajawki, że ja coś bym nagrał z kolegą, jak wtedy na Instagramie siedziałem i byłem tam popularny, no i pojechałem do niego, nagrałem z kolegą jakąś taką nutkę dla śmiechu, ale nigdzie jej w życiu nie wypuściłem. Jedynie w odcinku, że zostaję raperem, to wydałem dla Beki, ale to było w pół godziny takie szybko nagrane, no i co, i tak się poznaliśmy. No i pytanie teraz, które też męczyli nas tutaj widzowie. Dlaczego odszedłeś od Krzyżwila? Dlaczego odszedłem od Krzyżwila? No szczerze, no to coś między nami tam... Znaczy liczymy, że cały czas rozmawiam szczerze, jeśli... No cały czas rozmawiam szczerze. To mówię, że coś tam między nami nie pasowało. Pokłóciliśmy się o pewną rzecz. Znaczy chcielibyśmy, żebyś precyzował, czy to był biznes, czy to była sprawa prywatna odnośnie możemy spraw miłosnych, czy to... Nie, no raczej tak sprawa prywatna nie, bardziej to podchodzi pod biznes i pokłóciliśmy się o to. Ja powiedziałem, że to pierdzielę, bo chodziło ogólnie na początku o to, że nagrałem film to zawsze na kanał. I rozumiem, to, nie dogadaliście się biznesowo. Tak, i to wkurzyło po prostu kamerzystę. Jakby nie patrzeć, to patrząc, wzorując się na myśleniu kamerzysty, jeżeli się zdenerwował na to, to jeżeli współpracowałeś z Krzyżwilem i kamerzystą i w jakimś momencie boostujesz inną osobę, czyli typowo dajmy sobie Saszę, no bo współpraca boostuje, nie ma co patrzeć. No tak, ale to było bardziej na zasadzie takiej, że na początku zacząłem z Saszą się tam kolegować i po prostu to jakiś tam skrzyd był, a po dodaniu odcinku to już w ogóle totalnie było... No właśnie, ale ja troszeczkę mam inną kolejność jeszcze, bo ty wcześniej przed współpracą, taką mini współpracą z filmem z Saszą, oczywiście pozdrawiamy Saszę. Pozdrawiam Saszę, jest dobry gościu i sprzedał teraz samochód. Nie wiem, czy już kupił następny, ale jest chyba w trakcie zakupu. Sasza Over? Tak, zapraszam, żeby tutaj zerknąć. I ty przed tym jeszcze zrobiłeś transmisję na żywo. Właśnie z Saszą w gościnie u Chrobry Gaming. Tak jest. Kim jest Chrobry Gaming? Chrobry Gaming to jest mój dobry znajomy. Ogólnie nawet nie wiedziałem, że chodziłem kiedyś, bo znaczy ja chodziłem kiedyś do gimnazjum piłkarskiego, bo w piłkę grałem. No i tam było gimnazjum połączone z liceum. Ja dopiero potem, jak się poznałem z nim później, to ogarnąłem, że razem on chodził w tej samej szkole co ja. I my się poznaliśmy jakoś, kurde szczerze, chyba przez Meduzę trochę. Jakoś tak, no, trochę przy Meduzy na pewno. Rozumiem, czyli Meduza nawiązał kontakt z tobą? Znaczy czy... tak jakby, bo pierwszy raz go Meduzą chyba widziałem. Rozumiem. Tak później po szkole, co nie? Meduzę też pozdrawiamy serdecznie. Też tego dobrego człowieka spotkałem, gościłem, jak najbardziej. Teraz rozwija kanał Meduza Live i robi naprawdę dobrą robotę, więc polecam też odwiedzić ten kanał. Wracając do tematu. Sasza, i zrobiliście transmisję na żywo u Chrobrego Gaming. Czy Chrobry Gaming jest youtuberem czy twitcherem? Chrobry Gaming to coś tam kiedyś z kimś. Kimś jest, teraz, bo... A teraz tak po prostu. A czym się zajmuje, bo... Prywatnie? Prywatnie. No, w restauracji coś tam robić, nie? Rozumiem. No ale zarabia dobre pieniądze z tego, co wiadomo. Więc chyba nie jest kelnerem, a jednak bardziej prowadzi restaurację. Coś tam rodzinny biznes. Rodzinny biznes. Jak najbardziej promujemy rodzinne biznesy. Temat autopsyjny, też go znam. Kontynuujemy dalej, więc zrobiłeś transmisję na żywo, był tam też szofer. Nie wiem, czy kojarzysz? No kojarzę oczywiście. Jak to się stało, że wyeliminowaliście relacje biznesowe z Krzyżwilem poprzez to, że ty zacząłeś działać trochę z Saszą, a szofer w dalszym ciągu został u nich na filmach i jest? Wiemy też, że Krzyżwil i szofer się znają bardzo długo. Nie. Wiem, że... A z odcinków podobno bardzo długo. Oni znają się jakoś w rok, dwa. No ja ogólnie... Śmiało wody możesz pić. Dziękuję. Ja ogólnie to miałem zostać na kanale dłużej, ale powoli zauważyłem, że chcieli mnie to plecami wyrzucić z tego kanału. Ale jak wiedziałeś, że zostałem? No coś tam, taka Wiktoria była w teledyskach kamerzysty i ona mi powiedziała, że teraz chciała, że ktoś powiedział, że... do wywalenia od jakiegoś dłuższego czasu, ale nie chciał, żeby je wywalić. No ale nie uważasz, że niektóre istotne informacje, które... Ale to, no wiesz co, to można było, zweryfikować? To były tak zweryfikowane informacje po tym wszystkim, co ona mówiła i tam niektóre rzeczy jeszcze chodzi, że zaufałem po prostu, no i powiedziałem, dobra, podzielę to, odpaliłem sam kanał, no i jakoś odpaliłem sam kanał, wyszła między nami spina gruba. Rozumiem, dobrze, nie, jak najbardziej też rozwijanie własnej osobowości indywidualnie jest dobrą rzeczą, bo promujesz siebie, a w tej sytuacji
jednak byliście w kupie. Chociaż nie wiem, czasami działanie w teamie służy lepiej. Okej, okay, to my kolejni. Dobrze, posuniemy się troszeczkę dalej. Odszedłeś od chłopaków, rozwinąłeś swój kanał. I tutaj pojawiły się gościnnie u Amadeusza Ferrari i zjawił się też pan El Pro, z którym razem byłeś na streamie, który chciał wyjaśnić sprawę dotyczącą Krużwila, jak i Kubańczyka odnośnie tych rapów, które zostały niedokończone, czy też dokończone. I tak naprawdę główna wielka drama. I chcemy wiedzieć jedną rzecz pierwszą, najważniejszą. Był ten stream u Amadeusza Ferrari. Amadeusz był oczywiście tutaj gospodarzem na tym streamie, gościł was. Tak naprawdę się poznali na tym streamie. Amadeusza Ferrari'ego też pozdrawiamy serdecznie. Jest to dobry człowiek z dobrym sercem. Walczam wszystkich. I boostowałeś tego El Pro, czyli Mateusza, że ma rację odnośnie Krużwila i Kubańczyka, że on ich stworzył i rozwijał. Później nastąpił diss, którego skasowałeś. Jest kontrowersja, że znów nie rozmawiasz z El Pro, z tego co wiemy. Wyjaśnij mi proszę, jak to jest z tym Krużwilem i kamerzystą odnośnie, kto ich stworzył pod względem rapu? No, teoretycznie. Znaczy Krużwila nie... Przepraszam, nie Krużwila, ale Kubańczyka i kamerzysty. Był cały czas stworzony przez El Pro, bo on go zaczynał. Czyli Kubańczyk zaczynał u El Pro. Tak, El Pro dzisiaj to powiedział. Nie kryje. Nie kryje się i też El Pro to dzisiaj potwierdził. No i kamerzysta też zaczął u Kubańczyka, no zaczął, co nie? Zaczął, wiadomo. Ale potem do Kubańczyka się przyniósł. Przeniósł się, dlatego że Kubańczyk został... No, podniósł swoje kwalifikacje i potrafił zrobić dobrą robotę sam. Mhm. Ale kwestia tego, że ta płyta, która się była stworzona przez El Pro, z tego co dzisiaj rozmawiał ze mną... Powiem ci, że żadnej płyty nie było. Może dwa numery, trzy. Płyta, kilka numerów płyta, było, płyta tak? To jest fake, bo na pewno nie było żadnego numeru olejniki szofery. Jadą po nowe fele, czy coś takiego, mhm. Kojarzę, że coś takiego było nigdy w życiu. No ale jak to jest, bo El Pro, muzyczny, współpracował z Hadą, współpracował też z wieloma innymi twórcami, takimi jak Tede. I jeżeli takie osoby, które już są artystami dzisiejszym na rynku muzycznym, współpracowały z takim człowiekiem jak El Pro, to wydaje mi się, że też ten człowiek w jakiś sposób profesjonalnie musiał podchodzić do tych projektów i jeżeli zrobił dwa numery, to dlaczego jest wycofanie? Czy możesz mi powiedzieć, bo w tej momencie no. Ja wiem, że jesteś za stroną Krużwila i Kubańczyka z tego, tak? No. Więc... Oczywiście, to wiesz, czasy się zmieniły, bo jak El Pro był na szczycie, to kurde, było tyle lat temu, że to masakra. Teraz jakoś... 2008 rok to jest rozpoczęcie. A teraz o nim nic nie słychać. Jak nie chcę nic słychać, to tyle, że przez kamerzystę, albo nie wiem, to dalej było cicho. No i tyle, no ja tam nie mam nic do El Pro w ogóle, oprócz tego, że tam czasami się wina i po prostu męczy mi, razem z jego dziewczyną, czy tam obecną. Dlatego po prostu... Rozumiem, zrobiłeś diss na Kubańczyka, miałeś mu coś za złe. Oczywiście ten diss skasowałeś. Pytanie jest, dlaczego go zrobiłeś i dlaczego go skasowałeś? Zrobiłem go dlatego, że czułem, że popatrzyło to, jak się wychowali w stosunku do mnie, ale usunąłem go z tego względu, że rozmawiałem tego samego dnia z Kubańczykiem w nocy przez telefon. Tam długo dosyć rozmawialiśmy, dogadaliśmy się, żeby rano się spotkać i pogadać się tak, na żywo też. No i rano pojechałem, nasz przyjemny niego, bo pojechaliśmy do chłopaków. Wyjaśniliśmy sobie wszystko, pośmieliśmy się i nie i zostało wyjaśnione, pojawił się też nasz na Instagramie. Mhm. I między wami jest teraz respekt i jest git, prawda? Tak jest. W porządku, a co teraz z interakcją wobec El Pro a Mateusza? Czy nie masz coś takiego, że... Bo wiesz jak to jest, palić mocno to chodzi. Jest najgorsza rzecz, jaką można robić ale w życiu. Ale pamiętacie, że El Pro miał tylko być od zrobienia bitu i gifu. Bit ogólnie miał być podobny do Blacha Braciszku bardzo, a bit brzmiał w ogóle inaczej bardzo. Zapłaciłem mu za ten diss, tak jak się dowiedzieliśmy, wszystko dostał i nie wiem, dlaczego on mówi do mnie, bo to jest jego praca i zrobił to, co miał zrobić. A to, że ja usunąłem diss, to jest tylko i wyłącznie moja decyzja, to jest mój kanał i... Z tego co wiemy, że powiedział, że prosił cię, żebyś, jeżeli już jedziesz do Kubańczyka, żebyś nie kasował dissu. Takiego nie było. No dzisiaj tak, ale powiedział, że dzwonił do ciebie i... Przepraszam, potwierdziłeś, że okej, okay, że nie ma problemu. Czyli to takiej sytuacji nie było, w porządku. No dobrze, na razie wyluzujemy chwileczkę. Julia?
tak? Czyli dobrze myślę, blogerka. Julsi na YouTubie, proszę sprawdzić, jak najbardziej. Koleżanka jest na backstage, za ścianą. Poprosimy realizatora o pokazanie. Julia, twoja dziewczyna. Tak jest. Rozpoczęliście parę transmisji na żywo, z tego co kojarzę to na ogrodzie, na działce, w fajnych warunkach, wszystko fajnie się działo. Ale nagle było bęc. No coś tam między nami się zrypało. Już jest wszystko okej, tak. Już jest wszystko okej. Okay. Ale jest kontrowersja, o której zaraz chwilę powiem, bo byłeś w Gdańsku. Byłeś w Gdańsku? Byłem. Byłeś pewnie biznesowo też między innymi. I tam miałeś wynajęty apartament, na który chyba bardzo długo czekaliście, też kojarzę. Mhm. Tak, tam nieźle tam poczekaliście. Tak. I pojawił się inny wizerunek, była inna dziewczyna. No, w Gdańsku, ogólnie to ja, moja dziewczyna z Gdańska pochodzi. Czyli mówimy o byłej dziewczynie? Tak, taka blondynka. Tak, blondynka. Narty też się nazywała. Winny live shoty jest nagrane, może to właśnie Tomek Olejnik, nowa dziewczyna. Tak jest. I jak się nazywa, przepraszam? Martyna. Martyna. I tam widzieliśmy, że za rękę coś. No wiesz co, no byliśmy razem. Powrotu? Znaczy, wiesz co, byliśmy razem, ale nie jesteśmy razem przez kilometry. No i odległość. No Gdańsk od Szczecina to jednak trochę daleko, co nie? Tak, no około 4 godzin drogi pociągiem. 4-5. I teraz rozumiem, że powroty. No z Julką jestem. Z Julką tak. Jesteś. Kochasz ją? No tak. A skąd ją znasz? Skąd ją znam? Kiedyś było spotkanie z fanami z Julką i właśnie tam się przypadło. Ale rozumiem, że w trakcie kiedy był jeszcze współpraca z Kurzwilem, czy już kiedyś byłeś solo? Znaczy, może początek taki minimalny. No i to było tak, że po prostu na to była semesterem, ja też byłem, no i jakoś tak się poznaliśmy, ale nic nie gadaliśmy. I do któregoś odcinku kamerzysty potrzebowałem Julka. A potrzebowałeś Julkę? No, do odcinku, no znaczy no po prostu. Potrzebowałeś się padło, co nie? No i była Julka, tak zaczęliśmy pisać, tutaj jakaś kartka, coś tam tak jest, no i jakoś tak zaczęliśmy być razem, co nie? Aha, okej, okay. A ile ma Julia lat? 18. A ty? 20. No to dobrze, chyba się uzupełniacie. Znaczy, no rzecznikowie 19. Tak podsłuchałem was trochę tutaj podczas na backstage'u, że czy wy walczycie, kto ma więcej fejmu? Czy to jest jakaś konkurencja, czy jednak współpracujecie i siebie pustujecie nawzajem? Nie, no my tam, no co ty, to my tak zawsze się śmiejemy, że w tym momencie fejma, a tak to po prostu, no ja z Jumką nic nie wiem. Okej. Może kiedyś tak będziemy nagrywać. Mam jeszcze takie, tak rozumiem. Na pewno będziecie coś robić. Nie promuję. Mam takie jeszcze pytanie tutaj przygotowane wcześniej, których nie wszystkich mogłem spamiętać. Zerkam sobie. Alison. Dziewczyna Oksywie Alison. No. Nie znam tej dziewczyny, ale też można sobie zobaczyć na YouTubie. Masz z nią nagrany film Zdemaskowałem Kruszwila. Dziewczyna z bardzo wysoką aparycją. Widać też po filmie, że z finansami nie ma żadnych problemów. Gdzieś tam poniekąd doczytałem się, że jest, wspierają ją rodzice. Nie wiem, jaka jest prawda. Skąd ten film? Kto to jest? Dlaczego był jeden film? Dlaczego nie ma więcej filmów? Wiesz co, miałem akurat wtedy taki okres, bo pokazałem, że mieliśmy spinę. Ja im tyle pomogłem w kanale i ogólnie, a... Rozumiem, ty jej pomogłeś w kanale, nie, tak? Nie, chłopakom, no Markowi. Aha. Jeszcze, no i coś tam między nami już nie tak, no to mówię, no dobra, wkurzę nas trochę. Aha, czyli chciałeś podkręcić? No tam pokazałem cię. Podkręcić? Tam, znaczy, no tak wiesz, pokazałeś Pirat z drzwi, bo tak naprawdę... No tak, no ale wszystko to tam do tej pory się... Odbija gdzieś, tak jest. Rozumiem. No i co, nagraliśmy taki film, później już przestaliśmy, bo z chłopakami już tam się dogadałem. Dogadałeś się, rozumiem. Jestem czyli... bardzo wiesz, ugodowy. Rozumiem. I teraz pytanie, czy ta dziewczyna w dalszym ciągu gdzieś jeszcze promuje się, czy ma jakiś kanał inny, czy po prostu zakończyła współpracę z tobą i zakończyła też działalność na YouTubie? Nie prowadzi kanału na YouTubie, jedynie na Instagramie. Instagram tam prowadzi i tyle, i tylko tyle. Instagram prowadzi, a jakie ma zasięgi duże? Ona ma chyba 30 tysięcy. 30 follow, a ty zobaczysz teraz? 271. Tomek Olejnik na Instagramie, zapraszamy. Oczywiście follow'a zostawiamy. A najbardziej to znaczy jak zweryfikowany. I jeszcze... Ty masz? Nie, no ja bym chciał. A od kiedy jest zweryfikowany? Nie ma... Na YouTubie. A nie, no na YouTubie mam, ale choć na Instagramie. To co, nie ma na YouTubie od Stukoła. Od Stukoła jest, a na Instagramie? Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Nawet ktoś może dostać... Ale jest chyba taki znaczek niebieski, że to jest...
No jest, ale żeby go dostać bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Przez klikamy, że stanie ma, a Kubańczyk dostał na przykład. To jest... A Kubańczyk dostał, rozumiem. To jest losowo. Losowo. Znaczy ktoś tam jeszcze... No ktoś tam ogarnie, ale to jest jakby wygrać w toczkę dość. Mhm. Rozumiem. W porządku. To mój kolejnik. Jeszcze mam takie jedno pytanie, które też mam przygotowane. Poruszyliśmy temat L-Pro. Pytanie, tabletki. Chyba wiesz, o czym mówię. Mógłbyś temat tabletki, bo był użyty w lisach. Odstaw tabletki. Odstaw tabletki. Problemy psychiczne jakieś może. Ale tytułujesz tutaj, że L-Pro stosuje tabletki, bo teoretycznie twoim zdaniem jest chory psychicznie, tak? Niekoniecznie to chodziło o L-Pro. Mhm. A o kogo? Jest ci gorąco? Troszkę. Jest gorąco. Jest, ja tak nie wyrabiam, mamy okno na wierzchu. Nie, chodziło... Znaczy nie chcę poruszać tego tematu, okej? Okay? Nie chcesz poruszać, dlatego właśnie ten program stworzył, że kontrowersyjne tematy poruszamy. Nie chcesz poruszać, czyli nie wyjaśnisz nam, dlaczego się pojawiło tak słowa i... No po prostu, no tabletki, no bo ktoś lubi jebać. Rozumiem. Nie zdradzamy kto. Tak jest. Czyli ktoś z tych listy osób, które tutaj rozmawiamy, to się tabletki zażywa. W porządku. Bo L-Pro jeszcze chciałbym ci dopowiedzieć, że stary kamerzysta. Stary kamerzysta, no? Kto to jest? To jest stary kamerzysty filmowy. Nie prawdziwy, tylko filmowy. Filmowy, ja rozumiem. Ale w sensie prywatny, znajomy wasz? To jest długi znajomy, czy to jest... Długi tak? Znałem, no. Ale zauważyłem, że ten człowiek też jest człowiekiem biznesu chyba, co? Bo jest. Nie jest niszową osobą. Nie? I to widać... Można zweryfikować osobę. Tak jest, zgadza się, no. Ale też potrafi zagrać i widać, że dużo... Stary kamerzysta się przykłada do grania i w sumie zależy mu bardzo. Widziałem wasz film na rowerku wodnym. Mhm. Bardzo... Kto tam się bał? Chyba ty tutaj wpaść, tak? No. Dlaczego? A tak jakoś nie pływa za dobrze. Nie pływa za dobrze. Tak właśnie myślałem, że tak jest. W porządku, ja jeszcze zapytam ciebie to, co tutaj mam przygotowane. No, nie jest to tajemnicą, że Fame Ma nadchodzi. Nadchodzi, jak Marciński Bocian się zgodzi oczywiście. Czy masz informację, że się nie chce zgodzić? Nie wiem, wiesz, ale po tym co w mediach społecznościowych gadałem, nie. Dużo bardzo słów kontrowersyjnych było i nawet chyba coś tam była kwestia, że niby ci zabrał czapkę, tak? Nie, to był fake. Dodałem od razu na relację, że z czapką po prostu chciał zabłysnąć i tam jakąś kontrowersję zrobić, lecz mu się nie udało. No co ja, no ja się przygotowuję. Mam nadzieję, że się zgodzi, bo ja trenuję. Przygotowujesz się ciężko? Widziałem nawet, że masz... No catering mam... catering, że chodzisz na treningi. Tak jest. Przestałeś... Tak, i widać, naprawdę bardzo dobrze widać. I polecamy zostawianie używek i rozpoczęcie sportu i trenowanie. Powiedz mi, ile zostało ci czasu do przygotowania, jeżeli byś zawalczył z Malczyńskim? Jest jakiś termin? Nie wiem. Jeszcze nie podano oficjalnie daty. Ale podaje, że 3 miesiące do Kubańczyka ma. Nie, jakąś tam datę znam, ale nie chcę nic. Nie chcesz nic mówić, rozumiem. Wygrasz czy nie wygrasz? Wiesz co, ja będę całe serducho to wkładał, jak wiadomo, Dawid już rok trenuje. I też nie będzie go Szuli, Szulakowski, Grzegorz. Tak jest, nie będzie łatwo, no ale cóż, ja chcę całe serducho w tym użyć, nie? Rozumiem. Kto ci trenuje? Mam dwóch trenerów. Czyli masz dwóch trenerów? Od parteru jednego, od drugiego od spółki. Z jednego klubu, czy to tak są dwa jedne, z jednego klubu? Chcesz się prowadzić klubem? No, w Jatubach chcę trenować. Aha, a trenerzy? No, Longer i Mały. Pozdrawiamy Longer. Jeden od parteru. Longer i Mały, pozdrawiam serdecznie. W porządku. I teraz... Wiesz, jest tak, że... Jest LVB, które w jakimś stopniu przewiduje... No, kto wygra. Kursy, kto wygra. Rozumiem, że masz to przeświadczenie, że jednak będzie kurs tak, niższy na Malczyńskiego. Tak, mam to przeświadczenie tylko z tego względu, że on już 2 walki miał. No, ma większe grono fanów i też trochę hejtu ostatnio na mnie się przez to przejawiło. Przejawiło. Jeszcze gdzieś tam widziałem w relacjach, że pan Malczyński, którego też pozdrawiamy, chyba na Instagramie, że jak cię złapie, to gdzieś tam cię coś ci zrobi. Zupełnie się nie obawiam o tego. I właśnie ty odpowiedziałeś kontrą, że czekasz, tak, nie no ma się doczekać. Normalnie czekam. Czemu się nie obawiasz, bo jednak a wiesz... A się obawiać, że tutaj do mnie przyjedzie no, i ale będę mnie ganiał po mieście. Chodzi o to, ale co, chcesz uciekać? No nie, zachowujmy się jak na swoje krzywda, jak przyjedzie, no to się z nim spotkam. No właśnie, a nie wolisz... Może nawet przyjechać rano
i tyle w temacie i... A nie wolisz formy takiej wiesz, sportowej? No, wolę, ale no wiesz co, dla mnie... Czyli to... rozumiem. Rozumiem, czyli tutaj zwracamy się do pana Marcińskiego, że Tomek Olejnik woli formę sportową. I tutaj... Sam jakbym nie spotkał, bym go leszcza zajęło. Aha, czyli ty też bez różnicy na to, czy on, czy ty, czy jak się spotkacie, no, to... No, za dużo powiedziałem w internecie. Nie nakłaniamy do przemocy. Nie nakłaniamy do przemocy, sportowo czysto lepiej to rozwiązywać. W porządku. Mamy ten temat zamknięty, jeszcze swoją podpowiedź, szybko sobie zerknę. Aha! Kameraman. Tak? Odkryty jakiś czas temu, twój kamerzysta, który jest na bardzo wysokim poziomie pod względem nagrywania. Mhm. I go dzisiaj nie ma. Go dzisiaj nie ma, niestety, ale będzie niedługo, bo on jest teraz na urodzinach tam, gdzie ja byłem. Rozumiem. I jakoś tam troszkę, no nie ukrywam, że ma na imię Marcin, tak? Tak, Marcin. Mm-hmm. Nie ukrywam, że ukrył się alkoholem. Rozumiem. Czyli świętuje 100% tak, urodziny. A ty jednak ze względu na sport postanowiłeś przybyć i ze względu na to zrelacjonować z nami ten wywiad. W porządku. No i jeszcze z tobą współpracuje parę osób, takich jak Król Maciuś i Norman Basi, którzy pojawiają się często na filmach. Norman jest teraz nad morzem, wiesz, to zupełnie zapomniałem o tym, że będzie tam. No w sumie też dlatego się pomyliłem. Król Maciuś to za chwilę będzie. No i co, to są takie osoby, które lubię na kanale występują, coś tam robimy sobie. Rozumiem. Odnośnie jeszcze Król Maciuś i tutaj robicie filmy. Dużo jest zapytań odnośnie filmów, bo obiecałeś swoim widzom. Oczywiście realizujesz swoje projekty, ale masz też spóźnienia, tak jak powiem kolokwialnie, El Pro też się spóźnia. Masz spóźnienia z filmami. No właśnie, jak to jest z tym filmem? Powiem ci, że mam spóźnienia z filmami z tego treningi. Względu, że teraz treningi są i ciężko to kurde wszystko powiedzieć. Treningi, live, kurde, filmy. Naprawdę to jest takie. Dużo pracy, nie jest dużo. Jak są dwa treningi dziennie, to nie jest takie proste, żeby po prostu coś jeszcze nagrać, a dodatkowo jeszcze... Dużo. A czy ty masz menadżera? Mam. Masz menadżera i menadżer, rozumiem, że... Ogarnia dealer. Okej, to w porządku. Tomek Olejnik, teraz zadamy pytanie do publiczności naszej, jeżeli ktoś ma pytanie do Tomka Olejnika, jak nam przystało, to oczywiście realizujemy pytania, zapraszamy na czat. Kto ma ochotę zadać pytanie, ja sobie tutaj weryfikuję i jedziemy z tematem. Czy lubisz piłkę nożną? Addison. Lubię piłkę nożną, kiedyś trenowałem 7 lat piłę. To było... W sumie to była część mojego życia, tak w latach 12 do 17 tylko w piłkę grałem jakoś. I bardzo ten sport lubię. Kiedyś siebie za kilka lat? No kurde, w jakimś apartamencie swoim oczywiście. Bardzo miło. Tak, bardzo proszę. O, proszę. A jak wody dla ochłody. Tak jest. Tu widzę, że szefowi się kończy. Czy nagrasz jeszcze filmy z Markiem? Zobaczymy, czy nagram film z Markiem, to nie jest zależne ode mnie. Ale zobaczymy, jak to będzie. Czy będziesz się bić z Barżyniakiem? No, rozumiem tutaj chyba o wyzwanie filmu ma? Nie, zdecydowanie nie. Masz plan wrócić do Marka, no to też już jak gdyby przeanalizowaliśmy, że może być współpraca, bo wy współpracujecie tak generalnie. No, Marek Różwicz na swoich live'ach, na którejś transmisji chyba nawet oglądał, jakiś mój, tak? Oglądał twojego Instagrama i tam powiedział, że zabrałeś czapkę. Nie. O co chodzi? Nie wiem, Marek jakieś urojenia ma na głowie. Marek ma urojenia na głowie i wcale Tomek Olejnik z czapki nie zabrał. Ale jeśli chcecie zobaczyć wypowiedź Krużwila, który mówi, że Marek zabrał czapkę, zapraszam na kanał. Winy live, shot. Masz taką samą czarną. O, jeszcze ma taką samą czarną. Albo Marek zabrał. Okej, okay. A może zadamy to pytanie, bo to jest ciekawe. Dlaczego kazałeś odfollowować ludzi, którzy od ciebie zaczęli obserwować Króla Maciusia? To jest trochę śmieszna sytuacja związana z YouTube Shorem. Bo na YouTube Short pojawił się... Tak, też nie wiem, jakby sobie zacząłem trenować, bo po prostu powiedziałem, że nie jadę, nie będzie jako uczestnik, ale to po prostu jadę, coś kosztem czegoś. No właśnie, to nie pojechałeś. A że tak powiedział, co? Nie pojechałeś, no, ale... No. Wiadomo, jakbym pojechał, to w kondycję wystawiam. Dokładnie. A co do tych słów, to... Okej, bez odpowiedzi. Czyli mamy już drugi temat, który został nie rozwinięty i Tomek Olejnik sobie nie życzy, ale śledźcie ten projekt, bo jeszcze rozwiążemy te pytania i odpowiedzi. Wracamy do pytań. El Pro zadaje pytanie, bo jest na czacie. Olejnik, prosi cię, żebyś odpowiadał jak facet. Traktował...
traktował cię dobrze. Pyta się ciebie, czy jest ćmunem. Ja, oczywiście to słowo troszeczkę nie na miejscu. I z schizofrenikiem jest to cytowane nie, przez no, Elpro. Poczekaj, przepraszam. Jak tych dwóch kłamców gada na mnie na necie, odpowiedz prawdę i dam ci spokój. Czyli jak gdyby tutaj... Nie, no bez przesady, Elpro tam... Znaczy nie wiem, no przy mnie nigdy nic tam nie jest, bo nie widziałem, żeby coś takiego robił, ani był jakimś schizofrenikiem. Czyli ty tego na oczy nie widziałeś, więc nie możesz tego powiedzieć. Nie, tego na oczy nie widziałem. I... Nie. Rozumiem. Czyli nie mamy temat zamknięty i nic takiego nie mówił? Znaczy jeszcze raz, nawet nie, nigdy nie mówiłem, że jakiegoś spółki. Okej, w porządku. Pytanie od Nicole Official, czy naprawdę pogodziłeś się z Kubą i Łukaszem? Łukaszem nie, to nie na miejscu pytanie, bo Łukasz podobno to nie jest ta sama osoba. Nie wiem, kamerzysta inaczej się nazywa, ale pogodziłem się z kamerzystą. Tam chyba nawet na live'ie którymś wyszło, że kamerzysta inaczej się nazywa. Gdzieś tam się wymskło, coś chyba tam Kubańczyk powiedział. Elpro przyznał, macie zgodę. Pytanie. Czyli od dzisiaj macie respekt, jeden drugiemu wybacza, za kim rozdział nie palmy mostu, bo jednak współpraca jest bardzo ważna i rozwija. Jeszcze dojdziemy do pytań, nie będziemy cię męczyć, bo już jesteśmy długo, a te krzesła są twarde. Nie wiem, bo czy wiesz, bardzo. Nie wiem, czy chce Barcelona, czy Real Madrid. Oczywiście, że Real. Real całe Madrid. Życie, całe życie. I tym, jak to powiedział jeden z moich promotorów na shotach, tym optymistycznym akcentem zakończymy ten wywiad. Dziękuję ci serdecznie. I do zobaczenia. Panie realizatorze Dziwek, prosimy o przyłączenie kamery na backstage razem z dźwiękiem. Dziękujemy, że jesteś. Dziękuję moderacji również za to, że pilnujecie czat. I za chwilę przechodzimy do kolejnego wywiadu. A kolejną osobą będzie Agata, atencjuszka, która chyba ma dużo do powiedzenia.